pogoda, zabawa, spotkania, wszystko razem. Tak podsumować można tegoroczne Dni Olsztynka. Z okazji 665. rocznicy uzyskania praw miejskich mieszkańcy Olsztynka świętowali aż 3 dni. Wyjątkowy wiek, szczególny jubileusz, to też powód do dumy i radości, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, ale także taki czas, w którym możemy przypomnieć to wszystko, co jest związane z Olsztynkiem, a to jest przede wszystkim bogata historia, wiele różnych wydarzeń, które miały tutaj miejsce. Imprezę rozpoczęło symboliczne przekazanie kluczy do miasta, które od burmistrza Roberta Baraksy odebrała dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku Katarzyna Waluk. Olsztynek bawi się świetnie każdego roku, naprawdę. Ja chwalę za każdym razem, bowiem i turyści, i mieszkańcy Olsztynka są bardzo zdyscyplinowani. Następnie mieszkańcy Olsztynka ruszyli w barwnym korowodzie ulicami miasta. Parada to element wyróżniający olsztynecką imprezę. Parada, to jest chyba jedyne miasto, które ma paradę. Chodzi tak oficjalnie. Oficjalnie. Także tak. Także jest, będzie fajnie i ciekawie. Cała społeczność olsztyniecka bawi się na całego. A również można się pochwalić wszystkimi zakładami pracy, które są na terenie gminy i miasta. Na pewno to, że cały Olsztynek się łączy. Jest taka jedność, fajnie wygląda ta parada, kiedy wszyscy razem idziemy. Żeby się przejść z klasą na paradzie. Punktem docelowym parady było przy zamcze w Parku Sportu, Kultury i Rozrywki przy ulicy Beringa. To tam na wszystkich uczestników czekały kolejne atrakcje. To są gry miejskie, gra miejska związana z Akademią Pana Kleksa, którą organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. To jest zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego. To są festiwal food trucków, Wesołe Miasteczko, mnóstwo atrakcji. Na olsztyneckiej scenie wystąpili m.in. Kasia Kowalska, Bratanki i Andrę. Nie zabrakło też lokalnych artystów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv